Także witam tutaj wszystkich. W dzisiejszym odcinku pojedziemy na Agro Show do Ułężu. W tym roku stwierdziłem, że pojadę gdzieś na jakieś pokazy maszyn rolniczych. Akurat Agro Show w Ułężu jest najbliżej, a więc co, pojedziemy tam. Dobra, jesteśmy na końcu wystawy i przejdziemy się, zobaczymy przez całą długość tutaj pasa startowego na lotnisku. Sobota to najlepszy dzień za to, żeby ponagrywać, bo jak widzicie, wtedy mniej jest osób, w niedzielę jest podobno co najmniej dwa razy więcej. Z Państwem potrzeba samozgrająca. Krautmann, teraz wtedy 720L na 530 km. A na tyle powiedzmy, aby to jest tam, 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 Krautmann, teraz wtedy. No ale pierwsza część pokazów jest za nami, natomiast ja mam inny pomysł. Widziałem, że tutaj jest stanowisko z agrotechniki. Ja z nimi tam dobrze, że tak powiem, współpracuję. Idę zapytam o jedną rzecz, ale to zobaczymy później. Słuchajcie, udało się dogadać i będziemy mogli zobaczyć pokaz jednego ciągnika z prasą rolującą od środka. Nie będziemy musieli stać na zewnątrz, patrzeć z daleka. Obroty to tak ile? 1750? Żeby było 540 obrotów na wał. Aha, w ten sposób. Tak trzeba dopasować, żeby to zgrywało się. Inaczej belki wychodzą niedociśnięte, nie takie jak trzeba. Jeżeli utrzymujemy stałe obroty, jest to ten. A to jest wałek teraz na 540? E. A tutaj na tym komputerze po prawo na dole takie liczby były wyświetlane. Teraz 0,6280. To jest wstępna wielkość beli. Czyli od takiego, tak jakby ta prasa, najmniejszą belę jaką może zrobić, to jest w granicach 80 cm. A, czyli jak się napełni do 80 i może dalej zwijać, to już zwiększa średnicę wtedy. To wtedy za chwilę będzie pokazywało, że nam się zwiększa belka. Nie, teraz jest 80. Aha. Napełniamy ją, już jest 81, no bo musi się wypełnić, no tak, ten. A te słupki takie, co skaczą? To pokazują mi, w jaki sposób wypełniona jest komora, bo tu na pasach są czujniki, które powodują, że wiemy, z której strony pokosu mamy jechać. Tami po terenie wystawy. Słuchajcie, mam tą przyjemność, możliwość posiedzieć w takim oto ciągniku na wystawie, co niektórzy po prostu nawet nie mogą sobie wsiąść. No coś wspaniałego, natomiast ja jeszcze mam odnośnie
kwestii finansowania fabrycznego kilka rzeczy do powiedzenia. Dawno, dawno temu, no bo to było już jakieś kilka miesięcy temu, jak kupiłem ciągnik, tak samo jak tutaj siedzę w tym ciągniku, taki siedziałem w swoim 605 MC, opowiadałem o finansowaniu fabrycznym, które wziąłem. A więc tak, zdecydowałem się na taki ciągnik 605 MC. Był to ciągnik powystawowy, który się znajdował na placu u dealera. Miałem, powiedzmy, pewną część gotówki, wkładu własnego. Chciałem ten ciągnik kupić trochę później, myślałem, że uzbieram trochę więcej gotówki, ale co się okazało, finansowanie fabryczne było tak korzystne, że pozwoliłem sobie ten ciągnik kupić już wcześniej. To znaczy, do czego zmierzam, bo wiele osób chciałoby mieć ciągnik na gospodarstwie nowy, a gryzie się z tą myślą, że nie, ja to finansowanie fabryczne, a broń Boże, w ogóle jakiś kredyt w lokalnym banku tu wchodzić nie będę. No i później jest taki problem, że pracujemy starym ciągnikiem przez rok, dwa, pięć lat, później się przyzwyczajamy, pieniądze nam gdzieś dalej upływają, nie jesteśmy w stanie uzbierać takiej dużej kwoty. Jeżeli pracujemy już na gospodarstwie i wiemy, że będziemy pracować przez najbliższe lata, to dlaczego mamy się męczyć starszym sprzętem, skoro możemy sobie kupić nowy, wygodny ciągnik? Ja wiem, że są filmy propagujące, że nowe ciągniki to już jest złom, że w ogóle na przykład John Deere to już się skończył 20 lat temu, a to tak do końca nie jest prawdą, bo ktoś, że sobie nagrywa filmiki i tak mówi, to nie znaczy, że tak jest. Ja na przykład mogę ze swojej strony powiedzieć, może też nie do końca za wiele nie przepracowałem, ale ciągnikiem, co do ogólny wad ciągnika, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Może jeszcze coś wyjdzie w trakcie, ale na dziś dzień jestem bardzo zadowolony. I niektóre osoby gryzą się z tym, żeby ten ciągnik kupić za gotówkę, albo jeżeli już bierzemy jakiś kredyt, to broń Boże, chociaż rozpisać go na dłuższy okres finansowania, musi być jak najszybciej spłacony. I tu jest właśnie błędne koło. I tak naprawdę to jest rozsądne przeliczenie, czy nas stać na spłatę tego ciągnika i czy ten ciągnik będzie na nas zarabiał. I każdy musi podejść do tego tematu indywidualnie. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie fabryczne John Deere, a powiedzmy wziąć kredyt inwestycyjny w banku jakimś lokalnym, to jest taka różnica, że w tamtym banku musimy zapłacić duże odsetki, natomiast tutaj, tak jakby John Deere ceną ciągnika, zarobkiem za sprzedaż ciągnika dzieli się z bankiem, czyli innymi słowy zachęca nas bardziej do tego wzięcia kredytu. I tak naprawdę mówię, czy my kupimy za gotówkę, czy kupimy na finansowanie fabryczne, to można powiedzieć śmiało prawie jedno to samo. Dobra, także zleciało jakoś tutaj pół dnia, jest godzina 15:30, czas się zbierać do domu. Dobra, tak więc tyle w tym odcinku. Na razie wam i cześć.